Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy w Warszawie. Dzisiaj mamy 11 stycznia. Kurwa. Pomoże pan? Halo? Pan poda to. Mi spadło, a ja filmuję, nie? Bierzemy. Trzymać. Dobra, dziękuję. Tutaj mamy hotel Sheraton. O, i górale są. O, witajcie górale. Tu się przezierają kobiety przez krzaki. No widzę właśnie. Ruda wrona, orła nie pokona. No proszę, tutaj górale i górale. Hej górale, nie bita się. Góralu, góralu. Ostrożnie. A co pan filmuje? Do Pomorskiej Telewizji Narodowej w Gdańsku. Ja wiem, ale to ja jestem powiązany z Bogu i tak... Przywiązany. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Thank you.
bardzo, przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Tu jest niemiecki namiestnik. Bił go raj. Pacierzu. Przepraszam bardzo, przepraszam. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, przepraszam, przepraszam. Przepraszam panu. Tu nie chcemy ruskich ani pruskich walk. I niech zapamięta władza, która Polskę jak jest naga, że nie ujdzie. Przepraszam. Ruskich, ani pruskich walk. Osą władzę my pognamy, a z obrandę murskiej bramy. I nie przyjdzie jej wyznanie walkać. Przyszła obca władza nowa, grote słowa obciachowa. Ładniąc konstytucję ściśle, na kucaku obecną. Przepraszam, przepraszam. Bardzo proszę, dwa kroki do tyłu. Przepraszam bardzo. Ci, którzy mają plac, też dwa kroki do tyłu. Przepraszam. Żeby pobudać tymi, którzy się nie bezpieczna z tyłu. Bardzo Państwa prosi. No, jak... Rozruszymy i dwa kroki do tyłu. Teraz tutaj parking w stronę Matejki. Dwa kroki do tyłu, szanowni Państwo. Przepraszam, przepraszam bardzo. Halo! Dziękuję.
Idziemy do góry. No jak widzicie, Pomorska Telewizja Narodowa Gdański jest dzisiaj w Warszawie. No dzieje się tutaj pełno. Przyjechało obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. No i tutaj no naprawdę dużo ludzi. Jednak Polakom zależy, żeby w Polsce można żyć normalnie. Dziękuję. Redaktor Sławomir Ziempiński.